dzień dobry kochani, witajcie w nowym daily vlogu. Pomyślałam, że jeszcze przed wyjściem z domu się do Was na chwilę odezwę, bo jestem już prawie gotowa do wyjścia, więc mogę się ubrać w całości, jeśli chodzi też o buty i pokazać Wam coś, co sobie kupiłam na wyprzedażach. Słuchajcie, w tym roku nie poszalałam, miałam konkretne plany i konkretny cel na zakupy, jeśli chodzi o wyprzedaże. Tak naprawdę kupiłam dwie rzeczy z trzech planowanych. Chciałam kupić kozaki i to w ogóle wyszła niezła historia, ale opowiem Wam później. Chciałam kupić marynarkę, chciałam kupić sweter. No i teraz pokażę Wam, co kupiłam, ponieważ wczoraj wrzuciłam na Instastory informację właśnie o tym, że zrobiłam zakupy na wyprzedażach w Zarze. I oczywiście padło 1000 pytań, no pokaż, co tam sobie kupiłaś, więc od razu Wam pokazuję. Pierwsza rzecz to ten oto przepiękny taki kardigan, gruby, fajny, ciepły sweter. Wypatrzyłam go, słuchajcie, jakoś jakiś czas temu i myślałam, mówię, a nie będę go kupować, bo dopiero niedawno kupiłam sobie sweter taki w podobnym stylu, zresztą wiecie, ten, w którym się totalnie zakochałam i który ubierałam ostatnio non-stop, ale mówię, dobra, jak pojawią się wyprzedaże, to sobie go kupię, jeśli będzie w dobrej cenie. I słuchajcie, był w dobrej cenie, zaraz Wam pokażę metkę. No po prostu jest przepiękny ten sweter, takie grube swetrzysko z kieszeniami. Co prawda nie ma tutaj żadnych guzików, nie ma żadnego zapięcia, ale dzisiaj go sobie założę na ramoneskę, bo jest akurat taka pogoda, że nie jest jakoś specjalnie zimno, nie jest typowo zimowo. Mogę sobie taki sweter zarzucić, a ja lubię. Poza tym on ma, zobaczcie, fajne takie szerokie rękawy. I wy wiecie, że ja też uwielbiam właśnie tego typu swetry. Lubię takie perełki. No piękny jest, po prostu piękny, ciepły, gruby, słuchajcie, no taki gruby, mięsisty. Świetny, po prostu świetny. Już Wam pokazuję, ile kosztował. No i zobaczcie, ja mam rozmiar XS na S, przeceniony z 300 zł prawie na 170. Myślę, że dobra cena i opłacało się czekać, sweter jest mój. A teraz pokazuję Wam drugą rzecz. Jeśli widzieliście film ze stylizacjami, który pokazywała, w którym pokazywałam się z Magdą, gdzie dobierałyśmy różne fajne stylizacje z Zary, to pamiętacie doskonale właśnie tą marynarkę. Tak, zapolowałam na nią, no kupiłam ją na wyprzedaży, oczywiście, no piękna jest, zaraz Wam powiem w jakiej cenie. Jeszcze, słuchajcie, mierzyłam marynarkę granatową, w takiej też pokazywałam się na Instagramie, dwurzędową i w sumie chciałam już kupić tamtą marynarkę, już byłam tak przekonana, że wezmę tę granatową, ale wiecie co, tak pomyślałam sobie nad tym, co mam w szafie, jakie mam marynarki, jakie mam kolory i stwierdziłam, że nie. Biorę jednak tę wersję, tę czerwono-bordową, bo tutaj w kamerze wy widzicie, jakby ona była taka bardziej czerwona, ale na żywo ona jest zdecydowanie bardziej bordowa, więc stwierdziłam, że biorę. Mam pewien pomysł na nią, a dokładnie na to, żeby wymienić w niej te guziki, najprawdopodobniej te, o właśnie, czarne. Zobaczę, czy uda mi się znaleźć w pasmaterii, którą mam niedaleko domu, zresztą bardzo fajną pasmaterię, słuchajcie, tam pani sprzedaje takie nietypowe, fajne guziki. Jeśli uda mi się znaleźć właśnie takie inne guziki, fajne guziki, które mogłabym je tutaj wykorzystać, to na pewno to zrobię i wymienię te guziki i pokażę Wam, jak to będzie wyglądało. Zaraz Wam też zdradzę cenę, ale słuchajcie, co było trzecią rzeczą, którą chciałam sobie kupić, to były kozaki. Też chyba w filmie ze stylizacjami na Sylwestra pokazywałam Wam siebie w takich fajnych, marszczonych kozakach. Nie kupiłam wtedy tych kozaków, ponieważ nie było mojego rozmiaru, czyli 38. Te kozaki, które miałam na sobie, były dwa rozmiary za duże. Stwierdziłam, że kupię sobie te kozaki, jak będą na przecenie. No i co? Słuchajcie, Zara wrzuciła informację o wyprzedaży online. Weszłam od razu sprawdzić, czy będą te kozaki online, żeby wrzucić sobie do koszyka. I okazało się, że rozmiaru 38 nie ma online, jest wykupione. Ale sprawdziłam sobie, gdzie stacjonarnie w Zarze w Warszawie mogę te kozaki kupić.
I słuchajcie, pojawiły mi się trzy miejsca, czyli była tam między innymi Arcadia i Blue City i chyba jeszcze Zarawola Park. Tak mi się wydaje. Nie jestem do końca teraz już pewna. I mówię do Massimo, słuchaj, jutro zaczyna się wyprzedaż stacjonarna. Lecę do Zary w Arkadii. Lecę po te kozaki. Bo one były przecenione chyba nawet 100 zł, jakoś tak. Słuchajcie, byłam już przed 10. I oczywiście co? Weszłam jak poparzona do Zary. Okazało się, że nigdzie nie było ich stacjonarnie. Mówię, dobra, to znajdę je online i pójdę się zapytać o te kozaki, gdzie dostanę te kilka sztuk, które jeszcze zostały w rozmiarze 38. Słuchajcie, wchodzę na stronę, a ich już nie ma. I już po prostu totalnie nie ma. Zniknęły ze strony. Nawet nie byłam w stanie pokazać je panią ekspedientką, o które kozaki mi chodzi, bo tego rozmiaru nie było. Mówię do Massimo, dobra, jedziemy do kolejnej Zary, czyli jedziemy do Blue City. Pojechaliśmy, znaleźliśmy ostatnią parę w rozmiarze 41. No i koniec. Już po prostu sobie, słuchajcie, odpuściłam. Stwierdziłam, nie będę szaleć, nie będę jeździć za tymi kozakami. Trudno się mówi, ale bardzo mi się nie podoba ta polityka Zary. Nie wiem, jak to się wszystko stało i wydarzyło, co się zadziało. W każdym razie kozaków nie kupiłam, ale za to kupiłam dwie rzeczy, marynarkę i ten przepiękny kardigan. Także słuchajcie, w tym sezonie moje zakupy z wyprzedaży to są tylko te dwie rzeczy i spokojnie mi to wystarczy. Dobra. Teraz spadam i później się jeszcze do Was odezwę. Tak, prawie bym zapomniała pokazać Wam rozmiar XS i przeceniona marynarka z 500 zł na 350. No, tyle jestem w stanie za nią zapłacić. Gdyby była jeszcze tańsza, to już w ogóle by było super. Wspominałam Wam o tym w jednym z filmów, że w tym roku, w 2024, ustawiłam sobie cel w przeciągu 6 miesięcy. Chcę skompletować całą kolekcję moich ulubionych perfum, zapachów. No i wzięłam się ostro do roboty, zrobiłam zamówienie na Notino i pokażę Wam właśnie dzisiaj przyszło, co takiego pierwszego sobie tutaj zamówiłam z mojej kolekcji ulubionych zapachów. Czekajcie, muszę to jakoś się do tego dostać. No. Udało się. Proszę bardzo. Tak wygląda jeden z moich ulubionych zapachów. Takich zapachów, do których wracam regularnie, które kocham, które są piękne, długo się utrzymują, wszyscy zawsze o nie pytają i z którymi absolutnie czuję się rewelacyjnie, czyli Michael Kors i Sexy Amber. To jest zapach, który pokazuję Wam od wielu, wielu lat. No po prostu uwielbiam. Dlatego też stwierdziłam, że tym razem biorę 100 ml i wiecie co, skorzystałam z jakiejś promocji na Notino, już nie pamiętam co to było, ale wyszło naprawdę bardzo dobrze cenowo. Dlatego stwierdziłam, nie będę kupować mniejszego opakowania, biorę 100 ml. Także małymi krokami, słuchajcie, do przodu. Mam nadzieję, że uda mi się zrealizować mój cel. No i będę mogła Wam pokazać te wszystkie zapachy. Wszystkie, absolutnie wszystkie, które kocham ogromną miłością i które mogą Wam się ze mną kojarzyć, z którymi ja przede wszystkim siebie samą kojarzę. Przyjechałam na chwilę do paczkomatu nadać paczkę, ogromną zresztą, i lecę teraz, słuchajcie, do Biedronki, muszę zrobić małe zakupy, takie najpotrzebniejsze rzeczy do domu, plus do tego mam nadzieję, że uda mi się kupić żwirek dla pipety, bo ostatnio był w jakiejś fajnej promocji, więc może kupię kilka, zobaczymy później, jak ja się z tym zabiorę, ale dobra, lecę na zakupy.
A ja właśnie zmyłam sobie makijaż. Zrobiłam sobie peeling enzymatyczny od marki Slavia, nałożyłam płatki i zaraz wskakuję do kąpieli. Zrobię sobie dłuższą kąpiel w wannie. Słuchajcie, nie pytajcie mnie, co mam za płatki pod oczami, bo szykuję dla Was coś ekstra, więc na razie nie mogę Wam zdradzić nic, co i jak, dowiecie się w swoim czasie. Ale później po kąpieli zrobię sobie pielęgnację i wiecie co, tak przygotowałam sobie już kosmetyki, które będę później używać, bo dzisiaj chciałabym sobie zrobić masaż kamieniem gua sha na olejowym serum, tym witaminowym serum olejowym, również od marki Slavia. I tak zdałam sobie sprawę z tego, że już ponad rok stosuję te kosmetyki w mojej pielęgnacji, kosmetyki od marki Slavia Cosmetics. I wiecie co, nawet powiem Wam szczerze, że nie spodziewałam się, że tak polubię te produkty. Wśród nich znajdą się też m.in. moje ulubione kosmetyki, jak, czekajcie, jak na przykład ten peptydowy krem na noc, który po prostu kocham ogromną miłością, ale również krem ceramidowy. Bardzo proszę, który uwielbiam. Czy na przykład peptydowy krem pod oczy. Takie produkty, które mam od ponad roku, które stosuję i do których regularnie wracam. Bo wiecie, że ja jestem osobą, która jest wybredna pod względem pielęgnacji, szczególnie jeśli rozmawiamy o kosmetykach naturalnych, takich, które mają więcej substancji pochodzenia naturalnego w składzie. I nie myślałam, że tak się to potoczy, że przez ten ostatni rok, w tym 2023 roku, tak często będę wracać do tych kosmetyków i tak często będę je stosować. A jednak, słuchajcie, bardzo polubiłam się z tą marką i Wy też widzicie, że regularnie, raz na jakiś czas pokazuję Wam te produkty, przypominam Wam o tych kosmetykach, bo naprawdę uważam, że warto. Ja też jestem taką osobą, że jak sięgam po jakieś kosmetyki, po kosmetyki jakiejś marki i ona przypadnie mi do gustu, ona mi się po prostu spodoba, to będę do nich regularnie wracać, będę regularnie je stosować i też regularnie Wam je polecać. I słuchajcie, Slavia Cosmetics jest taką marką i na pewno to zauważyliście tutaj u mnie, czy na kanale, czy w mediach społecznościowych, że ta marka u mnie jest cały czas i to już, kurczę, no już ponad rok. To jest niesamowite. Mam też kilka takich marek, które na przestrzeni lat bardzo długo się u mnie pojawiły, bardzo długo były, ja testowałam, ale słuchajcie, ja czekam na nowości, wiem, że mają się pojawić i czekam no bardzo, bardzo, bardzo na nowości, które w tym 2024 roku pojawią się w ofercie marki Slavia Cosmetics. Wiem już poniekąd, co tam się pojawi, dlatego też moja ekscytacja jest niesamowita, ale nie mogę Wam zdradzić. Natomiast tak, jestem jak najbardziej tak, na tak. Wśród polskich marek, które tworzą produkty na bazie substancji pochodzenia naturalnego, mało mam takich ulubionych, mało mam takich marek, do których właśnie wracam, często je gdzieś pokazuję i o nich mówię. No i na pewno Slavia Cosmetics jest na tej liście bardzo, bardzo wysoko. Także słuchajcie, ja teraz wskakuję do wanny, będę się relaksować, a później jeszcze zrobimy sobie szybko moją wieczorną pielęgnację.